nadzieję, że Żanetka wie, co robi. Tostów znosił nie będę. Jeżeli chodzi o temat, Dyboka, no faktycznie było tak, że ten temat dosyć długo za mną chodził. Też się tak złożyło, że w momencie, kiedy tak zbliżał się, to jest, że kiedy już myślałem tak mocniej, żeby może spróbować zrobić ten trudny jednak temat, przerobić go na film, no tak się złożyło, że z kilku niezależnych miejsc kilka osób mi opowiadało o tym zjawisku, fenomenie, duchu, demonie, różne są te określenia. Potem Tadeusz Słobodzianek zaprosił mnie na takie przedstawienie Przylgnięcie, o którym wspomniałeś, Piotra Rowickiego, który zawiera w sobie właśnie element opętania pana młodego, tylko że w tym przedstawieniu do wesela nie dochodzi właśnie w związku z tym opętaniem. Natomiast mnie się wydawało takim bardzo ciekawym dramaturgicznie pomysłem, który rozsadza w ogóle gdzieś temat pewnego rodzaju jakby strukturę filmową, kiedy to ten Dybok po prostu uczestniczy w polskim weselu, które, no jak wiadomo, jest czymś wyjątkowo symbolicznym, nacechowanym taką bardzo mocną rytualnością, bardzo polskim elementem naszej kultury. Ale to tak jak z wódką. Trzeba z głową, a nie z zakoską. Tutaj mieliśmy taki pomysł o tym, żeby on był bardzo prosty, to co Marcin powiedział też na początku, że prostota i taki powściągliwość jakby w sferze wizualnej, żeby nie było komputera, żeby nie było fajerwerków dodatkowych, FX-ów, żeby wszystko było jakby takim bardzo prostym sposobem filmowania, bardzo fotograficznym i też żeby to, co w tym filmie jest, że jest kilka warstw, jest horror, jest groteska, żeby dla mnie to miało znaczenie takie, żeby ten film był mimo wszystko jednolity. Czy jest możliwe, że duch zmarłej osoby może się nam objawić? Wydawało mi się, że taki właśnie żydowski demon na polskim weselu, momencie, kiedy wpadliśmy na ten pomysł, może wyzwolić nieoczekiwane w ogóle, że to właśnie może i tej, mogło się Jęczak, ten biesiadników, żeby to i tej zagrał. Tak się złożyło, że on był w Polsce wtedy. Ja akurat robił film, spotkaliśmy się, opowiedziałem mu o tej roli. Dosyć szybko jakby złapaliśmy taki, myślę, dobry kontakt i myślę, że takim decydującym elementem było to, że spodobał mu się scenariusz oraz to, że ja chciałem tego Dybuka trochę jakby wyzwolić jakby w nim. To pytanie, chciałem, żeby on to po prostu zagrał, nie używając jakichś specjalnych efektów, nie posiłkując się jakimiś najnowszymi technologiami komputerowymi. To było chyba ciekawe takie spotkanie na wygnaniu, które spędziliśmy tam w tej Bochni, tonąc we mgłach i w zimnie. Więc jakaś taka energia, która się wytworzyła, miała możliwość naturalnego się wytwarzania. I tego, co dawał nam Marcin, i tego, że byliśmy w zasadzie na koloniach, bardzo blisko i bardzo intensywnie. Więc dużo było czynników, które pomagały nam tak naprawdę w funkcjonowaniu w tym filmie, jakby w tej opowieści. Mieliśmy tam bardzo dużo scen w deszczu. Do dziś jestem chory. I faktycznie, jak pierwsze spotkanie mieliśmy z tym plenerem, przecudownie też zrobionym przez naszą scenografię, to trzeba zaznaczyć. I tę rzekę, tą tonącą we mgle i tak naprawdę ten stary upadający budynek, w którym działo się główne miejsce akcji oraz stodoła, która poniekąd była troszkę podreperowana na potrzeby filmu, to w zasadzie nic nie trzeba było grać, tylko nauczyć się na pamięć tekstu. I pobierać te duchy, które tam po prostu weszły właśnie w ściany i w podłogi. Tak. I drzewa. Ważnym jest tym elementem czas tego filmu, że też ważne było to dla Marcina i dla mnie, żeby ten film był osadzony w jakimś niekonkretnym czasie, czyli jest to współczesność, ale jednocześnie jest to jakiś czas uniwersalny, który to wesele może się zdarzyło, może się dopiero zdarzy, a może w ogóle tego nie było. Może to była tylko zbiorowa halucynacja.